Czemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, jak obiecałem, zajmiemy się pit-gangiem 140XD. Mianowicie zrobimy ten projekt ze światłami, co już dość długo się odkłada. W dzisiejszym odcinku postaramy się zrobić najwięcej, ile się da, ile dam rady w ogóle zrobić. W serii odcinków. Mam nadzieję, że w dwóch odcinkach się skończy. W dwóch, ewentualnie w trzech odcinkach się powinno to skończyć. Praca przy tym Pit Gangu, tak jak wspomniałem wcześniejszym, w takim omówieniu, no postaramy się tutaj zrobić instalację na akumulator. Więc, jeśli ktoś chce u siebie w Pit Bike'u zrobić instalację na akumulator, niech śledzi projekt, prawdopodobnie pokaże. Ewentualnie, jak będzie strasznie duże zainteresowanie, no to dodatkowo nagram taki specjalny ekstra odcinek, gdzie pokażę tylko i wyłącznie, jak ja, jak ja osobiście. Robię tutaj instalację na akumulator, bo jest no nie jestem specjalistą w tym. Y, jestem amatorem samoukiem, więc mogę popełniać jakieś błędy. No to radziłbym, wszystko branie takie, brać wszystko z przymrużeniem oka, ponieważ można zawsze to zrobić lepiej ode mnie. No nie ukrywam, to co ja tutaj pokazuję, to co chcę tutaj zrobić przy tym pitbike'u y, możecie prawdopodobnie zrobić lepiej ode mnie. No tyle, no. Ja nie mam od kogo odgapić. <laughs> nie mam od kogo odgapić, no to robię to sam. Czyli, jak wspomniałem, będzie tutaj pełna amatorka. Nie będzie to robione profesjonalnie. U mnie na kanale nie znajdziecie rzeczy robionych profesjonalnie, ponieważ nienawidzę profesjonalki. Ja jestem amator. No i robię wszystko tak amatorsko. <laughs> amatorsko. Nic nie robię profesjonalnie. I teraz, jakich części użyję do tego projektu, komplet LEDów, które mam tutaj założony na koła, jak i na plastiki, jest to komplet LEDów e, takich IP, IP20. Pomyliłem się, że i one nie są w ogóle wodoszczelne. Wodoodporne, ale nie wodoszczelne. Tu jest akurat są, jest opakowanie po niebieskim, ale kupiłem sobie dwie rolki niebieskiego, rolkę zielonego. I dobrze, że kupiłem, bo te ledy były naprawdę bardzo tanie, nie pamiętam jaka cena. Link do sklepu będziecie mieć na dole, na dole w opisie pod filmem. I uwaga, słuchajcie mnie teraz uważnie. Na koła, z tyłu jest koło 14, z przodu jest koło. 16 na te dwa koła weszło idealnie, idealnie 5 metrów Leda. Oczywiście pasek LED jest po jednej stronie obręczy i po drugiej stronie obręczy, więc weszło idealnie 5 metrów leda Niebieskiego, zaś na plastiki nie pamiętam dokładnie ile, bo nie mierzyłem. Chciałem, żeby weszło jak najmniej, a żeby był jak najlepszy efekt, ponieważ no władowanie motorka, no niestety, ale nie jest nie wiadomo jakie ogromne na wolnych obrotach, a nie chciałem, żeby to było migało, albo żeby się akumulator momentalnie rozładował, więc nim mniej, tym lepiej. Też ze względu takiego, że docelowo planuję tutaj zamontować z powrotem lampę LED z przodu, no i tylna lampa, tylna lampa też będzie podłączona docelowo, więc no taka jest sytuacja. Nie mam jeszcze tutaj w tym zestawie tutaj na dole baterii, bo bateria, jaka wejdzie tutaj mi do pitbaka, to jeszcze nawet nie wiem jaka będzie. A na koła, na chwilę obecną zakładam, że będzie to zasilanie y, na baterie 9V, więc użyję do zasilania y, na każde koło po dwie baterie 9V, dlatego ku, zakupiłem takie fajne y, adapterki na ten, na baterię. One nie są wodoszczelne, ale one będą na piastach, więc. Będzie w miarę to tak, mi się wydaje, nie będzie zwarcia jakiegoś. <noise> na piastach będzie montowane, montowane. Ostatnio mi to zdało egzamin. No i też jest dobre takie, że jak dojadę na jakąś miejscówkę albo coś, no to odpinam, materię ładuję sobie w kieszeń. Albo jak mi się rozładuje, no to wypinam, wpinam nowe. No i nie ma zbytnio takiego problemu. Ech. Do zasilania. Tak, jak wspomniałem, plastików i lampy i tego wszystkiego będą dwa włączniki. Mianowicie jeden włącznik planuję zostawić oryginalny. Ten, co jest na kierownicy. Ten, co mam tutaj na kierownicy, włącznik. Jego zostawię do włączania lampy przód, tył. A dołożę sobie jakiś przełącznik gdzieś schowany, taki budżetowy, jakiś schowany przełącznik gdzieś tu, żeby włączać LEDy. Myślę trochę ponagrywać jakichś fajnych materiałów dla Was Więc no pasuje mi, żeby na przykład jak będę leciał drogą no. Minus jest taki, że no nie mam jak za bardzo zrobić y, zasilania na piasty Musiałbym jakieś coś opatentować, coś jakiegoś takiego ala typu szczotkowe y, prze, Przejścia jakieś szczotkowe z jakiejś silniczka albo z czegoś Coś takiego bym musiał zrobić, no ale to na błocie, na tym, na wodzie, na tym wszystkim, no to nie zda to egzaminu, bo zaraz się szczotki albo coś tam będzie już nie będzie łączyć, i dlatego na razie zrezygnowałem i zostawiłem normalne yy... na chwilę obecną na baterie 9V. Jeśli ktoś ma jakiś fajny pomysł, na jakiś tani, naprawdę od razu Wam mówię tani, prosty pomysł, jak zasilić yy, LEDy, bo minimum to 9V musi być ale ewentualnie jakieś 12V jakieś baterie od czegoś może mi na, podesłać link w opisie pod filmem ewentualnie skontaktować się ze mną przez grupę na Facebooku albo przez Instagrama możecie się skontaktować ze mną i ewentualnie podeślicie mi jakieś tanie rozwiązanie bo pasuje, żeby to tak w miarę to tak świeciło też długo. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę więcej tych części na rozkładane. Już wam zaraz pokazuję i mówię co i jak. Jest to też tak w miarę pogrupowane, bo zamierzam zrobić modyfikacje względem tego co jest obecnie bo to co jest obecnie no to, tak jak mówiłem wam wcześniej jest to tylko wyłącznie na testa robiłem skoro kupiłem dziadowskie ledy to chciałem od razu je sprawdzić i pomierzyć ile mi tego mniej więcej wszystkiego wejdzie yy, bo no niestety nie ukrywam że byłem taki troszeczkę yy, no, no tak <ścoughs> no nie byłem pewny czy mi to ogólnie wszystko tutaj spasuje pod tym względem yy, dobra teraz tak w tej dużej paczce to jest taka ciekawostka o niej za chwileczkę opowiemy i zaraz tak, pójdziemy tu od dołu kupiłem sobie takie fajne wtyczki wtyczki wodoszczelne takie skręcane, można tak powiedzieć je użyję na łączeniach na łączeniach plastików, na przykład tylna część tylna część tylna część plastiku, na przykład sprzednią będzie na takich wtyczkach jak i główne zasilanie do instalacji podpinane Ledów też będzie prawdopodobnie na, w tych wtykach Tak, żeby dało się na przykład prosto jakieś plasticzki czy nie plastiki To wszystko, żeby dało się tak fajnie demontować, łatwo I nie było jakichś problemów w przyszłości Też prawdopodobnie z, z, mo, zrobię, zrobię jakieś mocowanie na te, na te uchwyty Na to, żeby to na przykład tak wpiąć w coś Żeby to mi nie latało, nie przeszkadzało Więc zrobię jakieś pewnie mocowania na to Trochę kitowo, że kable nie są miedziane, tylko jakieś takie metalowe. Yy, no i może zobaczymy, jak to się będzie lutować. Mam nadzieję, że to będzie się lutować jakoś fajnie. Yy, nie ma tutaj tak samo jeszcze yy, opasek termokurczliwych, bo to już zależy, czy, kto jak będzie robił. Czy ktoś będzie robił owijał izolacją, to sobie tutaj dorzuci jeszcze dodatkową izolację. A ktoś, kto będzie robił na opaskach termokurczliwych, no, sobie tutaj jakieś opaski termokurczliwe tutaj widzieliście te końcóweczki do baterii 9V ilością się nie, nie sugerujcie bo ja to tylko i wyłącznie kupiłem sobie taką i taką ilość tak mniej więcej na, na oko ile będzie, będę potrzebował, ale prawdopodobnie i tak kupiłem za dużą ilość tego będzie akurat 4 mi potrzeba na piasty, to, to wiadomo, ale chodzi mi o, o te wszystkie złączki więc nie sugerujcie się tego, te, 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 tą ilością co ja tutaj mam bo niekoniecznie będzie tyle potrzeba nie wiem, zobaczę, ja, ja zawsze jak to ja spróbuję użyć tego jak najmniej żeby było połączeń a zarazem żeby jak najprostsze to wszystko było yy, dobra i teraz tak yy, ledy jakie kupiłem yy, jak się tutaj możecie przypatrzeć jest to taśma led yy, ta, ta taka tańsza no i najbardziej istotna to jest yy, to IP65, o 65. No to jest bardzo istotne. No i tyle, bo jest ona, to jest klasa odporności na wodę. No i typowo kupiłem pod korol LEDy. Nie te RNG, coś tam, że, wiele, że można sobie zmieniać kolory, bo to jest bardziej skomplikowana instalacja. Tylko i wyłącznie najprościej, że były wąskie a zaraz to odpaczu, odpakuję, to Wam pokażę może jak to wygląda wygląda w ten sposób LEDy praktycznie nie, nie, nie zmieniają się są takie same jak te na, na kole, co są zamontowane tylko są pokryte pokryte są takim silikonem można tak powiedzieć, takim silikonem na wierzchu więc no, tylko tym się różnią no i tak kupiłem sobie 5 metrów leda niebieskiego wodoodpornego, wodoszczelne o wodoszczelne, bo wodoodporne to są te co mam na kole, a to są wodoszczelne. Więc 5 metrów kupiłem sobie tego leda wodoszczelnego. Powinno mi to wystarczyć, więc radzę się nie pomylić, bo jest to naprawdę na styk te ledy. Co następne? Tutaj mam drugi komplet LEDA. Jak widzicie, na 12V. Musicie też patrzeć na aukcję, żeby był koniecznie na 12V, 12DC. Prąd stały. No i tak samo jest. 5 metrów LEDA, tylko typowo zielonego. Czyli pod kolor. Nie, że można sobie wybierać. A to, co tutaj widzicie, na przykład, bo zaraz pewnie się rzucę wam okiem. To będzie zabezpieczenie do ładowania akumulatora takie coś sobie załatwiłem są to bezpieczniki to jest zwykły bezpiecznik, tylko w, 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 można powiedzieć wodoszczelny o, tak można powiedzieć, do, do jakiegoś kład, kładacza, do czegoś można to zastosować no. tylko jeszcze nie muszę z, z, się zastanowić jaki tam bezpiecznik zamontować, tu jest akurat 20A no. zwykły bezpiecznik w opasce takiej, w opasce w takim etui wodoszczelnym o, można tak, wodoodpornym, wodoszczelnym no, coś takiego. To będzie do zabezpieczenia instalacji, czyli jak będę miał jakieś zwarcie albo coś, żeby mi stator nie spaliło. Po prostu się rozwali bezpiecznik, a nie spali mi instalację lub coś takiego. No. Tyle. Aha, tyle. Jeszcze nie tyle. E, mianowicie jeszcze co jest e, taśmy. E, nie wiem jakie są szerokości, chyba 9 mm jak się nie mylę 9 mm jest to taśma dwustronna taśma klejąca, dwustronna, taka gąbka yy, ponieważ o wiele lepiej ledy się trzymają na kołach co zastosowałem yy, tak dla yy, świętego spokoju bo oryginalny klej nie jest za dobry, tak wam powiem oryginalny klej nie jest za dobry więc dodatkowo do podklejenia tych ledów na kołach czy na plastikach no, najlepiej zastosować właśnie to. Polecam. To tak samo wszystko będzie w jednym sklepie. Link na dole w opisie pod filmem. I teraz największa ciekawostka. Też kupiłem chyba w tym samym sklepie. Wszystko? Jak się nie mylę? Jak się nie mylę, w jednym sklepie. I to miałem. Tak samo możecie sobie zobaczyć po opakowaniu. Są takie gęstsze. O, bo nie jest 60 LEDów na metr. Tylko 120 i one są o wiele bardziej prądożerne, ale zarazem lepiej świecą. I to jest taka ciekawostka, ponieważ LEDy na tych kołach, jakby się tak przypatrzyć, się nie jedzie, no to widać poszczególny LED, jak świeci, nie? Możecie się przypatrzeć w poprzednim odcinku, jak nagrywałem, no to widać, że jak LED poszczególny świeci. I chciałem zastosować coś takiego. Jest to taki neon, można tak powiedzieć. Zarąbista sprawa, super to świeci. Ale zauważyłem tego bardzo i to naprawdę bardzo duży minus. Nie ma on oryginalnego, oryginalnie, on nie ma tutaj żadnego kleju. Nie są podklejane, trzeba kupić do tego dodatkowo dwustronną taśmę. I jest problem drugi, bardzo duży. Nie wiadomo, gdzie to ciąć. Jak w tych ledach. Jak w tych ledach macie. Ojej. W tych LEDach widać, w których miejscach ciąć. Po prostu macie zaznaczone, yy, widać te miejsca, w których można ciąć. Yy, tak samo tutaj, w tych wodoszczelnych z tym silikonem, bo ten silikon jest przeźroczysty i też widać, w których miejscach można go ciąć. Tego LEDa. No niestety, tutaj jest to wszystko yy, zalane. Powiem wam, żebym to założył na koła. Ojeju, kurde, to by tak kozacko wyglądało. Dobra, ja idę po akumulator i pokażę Wam jak te LEDy świecą. Tamte, jak LEDy świecą w opakowaniu, i jak ten neon świeci. Ale powiem Wam, neon świeci kozacko. Zaraz zobaczycie. Pierw pokażę Wam niebieskie, jak świecą. Tu jest bardzo istotne: kolory. Mianowicie plus do plusa, minus do minusa, bo na odwrót nie będzie świecić, jak źle podepniecie. Tak świecą niebieskie. Fajnie. Tak świecą zielone. Jak zauważycie, widać yy, te kurde poszczególne LEDy, jak świecą, nie? Czyli są przerwy między LEDami. O, tak można tak powiedzieć. Pod plastikami to nie jest istotne, bo i tak nie będziecie widzieć tych przerw, ale na kołach. Na postoju, bo jak będzie jechać motor, też raczej nie będziecie widzieć tych przerw. Ale na postoju, no to widać to wszystko. I uwaga, i teraz najlepsze. Yy, neony, fajnie świeci, nie? Neony naprawdę kozacko świecą. To byłoby super na koła, jakby założył takiego neona. Musiałbym mieć Z2. Może kiedyś w przyszłości coś takiego się zrobi. Dobra, zostawiam kamerkę na statywie. No i ściągamy plastiki z tego. No, pasuje już zacząć coś robić, bo dniówki mi braknie. Dniami braknie, a nie zrobię nic. Będę więcej gadał niż robił, więc. Kamerka na statyw, timelapse i ściągamy plastiki. No dobra, jak widzicie, plastiki są ściągnięte. Same lutowanie chyba wam nie pokażę. Jak ja to lutuję, bo to kurde, nic nie ma skomplikowanego. A zarazem jest to najbardziej prac pracochłonne. Mogę wam z jedynie z bliska pokazać. Ale to raczej każdy sobie ogarnie. Powin każdy sobie z tym poradzić. Mianowicie na przednim plastronie. Na przednim plastronie jest tylko jeden pasek, taki podwójny Na ogonie, na każdą stronę, przynajmniej w Pit Gangu, mi to przychodzi w ten sposób Jeden taki dłuższy Potem króciutki I druga strona, odbicie lustrzane, jeden krótki Potem taki długi Potem boczek na tym dokładce nie ma nic akurat w pitygangu a potem idzie taki jeden długi ja tu jeszcze myślę dodatkowo włożyć tutaj pasek w tym, w tym miejscu gdzieś dotąd odtąd do końca i tego skrócić o jedno pole czyli po prostu o jedno pole tutaj do tyłu będzie skrócony bo to raczej nic nie daje bo pokrywa się z tym, z tym ledem tutaj niżej ten led świeci dość mocno więc założę na filmiku, że no mogę tutaj spokojnie odciąć z jednej i z drugiej strony to jedno pole no i będzie mi mniej to prądu pierdzielać, a jak dołożę dołożę w tym miejscu za to leda dołożę wtedy w tym miejscu leda mi się wydaje, że będzie o wiele lepszy efekt ogon, ogon jest wystarczająco oświetlony jak widzieliście na filmiku i na zdjęciach Ewentualnie na zdjęciu ogon jest wystarczająco oświetlony. E, środek motorka, tutaj co jest amortyzator, jest nad wyraz bardzo mocno oświetlony, więc dlatego stąd odetnę tylko ten pasek, bo on tutaj będzie niepotrzebny. No i jedynie tutaj pod tym na, napisem Pit Ganga e, napisem Pit Ganga tutaj dorzucę ten pasek, bo tam jest troszeczkę mało zielonego. E, jak widzieliście, Pole numerowe, plastron z przodu na, na zdjęciach jest naprawdę fajnie oświetlony, więc ten jeden pasek akurat w moim wypadku tutaj wystarczający jest. Jak i ja to podpiąłem, bo to musi być podpięte szeregowo yy, tak jakby normalnie szła jedna taśma dookoła, nie? Odkąd się ta taśma musi zaczynać i gdzieś się musi kończyć. W moim, w moim yy, przypadku. Taśma zaczyna się na plastronie Na plastronie się zaczyna taśma Potem idzie tutaj przez ten boczek Muszę to jakoś tutaj podłączyć, dobrze to to Rozplanować, żeby to ładnie tutaj połączyć Idzie potem właśnie na plastron, na, na ten boczek Potem idzie tutaj na ogon, na ogonie zakręca Idzie kurde znowu do przodu motorka i kończy się na lewej stronie i o z lewej strony idzie mi instalacja, a to się wepnę w instalację. No. Czyli po prostu to będzie wychodziło tak, jakby był jeden jeden zwykły pasek led, po prostu tak, aby puścić dookoła motorka w ten sposób. Dobra, to ja zmieniam ledy. Biorę się za lutowanie. Zobaczymy może jeszcze jakieś wam przebitki nagram, bo idę gdzieś tam w cieple sobie na spokojnie w cieple sobie to polutuję. Tak, żeby mi było ciepło i nikt nie przeszkadzał. <grych> no, tyle. Siemanko, witam Was po dłuższej przerwie, mianowicie minął jeden dzień. Miałem Wam odcinek wrzucić w sobotę, ale doszedłem do wniosku, że jeszcze w niedzielę y, coś dogramy i żeby był taki bardziej syty ten odcinek, nie zostawiać tego na następny raz. Więc y, pokażę Wam już tu resztę, jak to jest zrobione wszystko. Plastiki już tutaj leżą, już Wam pokazuję. Co i jak? Jeszcze dodatkowo w tym odcinku zobaczycie kieszeń na akumulator, jak to wygląda. Samego procesu lutowania, no niestety nie nagrywałem, bo to trwało naprawdę długo. Sam proces lutowania, a myślę, że każdy będzie to potrafił zrobić. Zrobiłem teraz to troszeczkę tak bardziej estetycznie. Żeby to wyglądało i nie rzucały się te kable, tutaj w szczególności pod ogonem, no tak. No i na cieńszych trochę kabelkach. Tutaj, jak widzicie, zastosowałem te złączki. Zaraz to założymy na motor, więc wam pokażę, gdzie one tam wyjdą, żeby dało się to fajnie tak łatwo rozpinać. No, niestety, musiałem wywiercić otworki. A mianowicie dlatego, żeby jak będę gdzieś zawadzę tym kabelkiem albo coś będę go ciągnął, żeby po prostu nie wyrwać yy, z LEDem kawałkiem. Więc musiałem zastosować takie troszeczkę myki. Mianowicie tutaj są dwa otwory wwiercone i jest po prostu kabel puszczony, tak, nie, taka eska. I wtedy jakbym pociągnął za ten kabel mocno, no to mi nie wyrwie leda, nie? No i teraz możecie zobaczyć, jak to tu jest puszczone no, Teraz jest praktycznie tych kabelków nie widać. Jest tak fajnie. Bardziej estetycznie wszystko y, zrobione. Jak widzicie. Ewentualnie, jak będzie jakiś problem y, z tym y, lutowaniem, tak można tak powiedzieć, to napiszcie na dole w komentarzu pod filmem. Y, no to nagram w następnym odcinku taki y, króciutki tutorial, jak ja to lutuję, y, wszystko, więc mogę Wam nagrać, jak już naprawdę będziecie tego chcieć. Tutaj macie pokazane jak zrobiłem ten boczek bo dołożyłem tutaj ten pasek LED, co wam mówiłem. O, nie wiem czemu się. W paru miejscach mi się tak jakby podklejało delikatnie LEDy. No, tak to wygląda. E, tutaj niestety musiałem zastosować trochę kawałek, kawałek trochę dłuższego kabla, więc e, kabel jest puszczony tak dyskretnie, tutaj zaraz wzdłuż LEDA. Jak możecie się przypatrzeć nic tu skomplikowanego nie jest, ale zarazem jest to praca naprawdę, no, no jest to robota pracochłonna, no, nie ukrywajmy, pracochłonna. Kieszeń na akumulator. Musiałem to wymyślić najprościej jak się da, tak żeby każdy zrozumiał, każdy mógł taki materiał zdo zdobyć, więc wymyśliłem coś takiego. Jest to kawałek tej szyny do regipsów, tak można powiedzieć, regipsy, no ściany robią z regipsów na, na czymś takim więc jest kawałeczek tego na 23 cm długości tutaj jest kawałek winklowniczka spawanego, to jest ogranicznik, żeby akumulator w dół bardziej zjechał no i kawałek blaszki i trzeba było wywiercić dwa otworki no, prościej chyba się tego już nie da zrobić w Pit no i jakie tutaj się nam akumulatory zmieszczą, już Wam zaraz pokazuję Dobra, zamontujemy ten koszyk. Na trzy śrubki jest montowany w oryginalnych miejscach w pit-gangu. Więc nie trzeba nic wiercić, nie trzeba nic dospawywać do ramy. No i to wszystko fajnie pasuje w miarę. No. Chciałem to wymyślić, żeby było najprościej, najłatwiej. Tak dla Was, żeby zrobić. Materiały były ogólnie dostępne. No, i żeby było jak najmniej przy tym roboty. Mi się wydaje, że prościej się tego już zrobić nie da. Nie wiem, jak tam jest w tych nowych pitgangach. Jak dochodzi ogon, bo w tych nowszych pitgangach, nowszych rocznikach 2021, no to. Tam już jest ogon oryginalny. Nie, nie trzeba dokładać tej kawałka gumy. Poprawili to. Tylko nie wiem jak tam z miejscem jest, więc będziecie musieli sobie zobaczyć. Dobra, ja tu mam dwa akumulatory takie przy można powiedzieć przykładowe. Już wam mówię wymiary jakie ma na akumulator. Po długości po długości takie 11 z groszem. Wysokości ma takiej wysokości na 9. Szerokości na 7. 7 szerokości, 7 szerokości, 9 wysokości. Na takie 11 powiedzmy, że dokładnie to zmierzę, takie 11, a ten drugi, ten akumulator jest ile ma amper? Wiesz, amper, y, amperogodzin, 4 amperogodziny ten akumulator, a ten drugi jest długi na 15, szeroki na 6,5 i wysoki na 10 ten drugi i ten ma ile coś takiego on jest yy, 7 ampero a to wam już pokazuje ten drugi drugie to jest coś takiego no i on jest tak jak tam jak to pisze 4 ah i teraz jak to pasuje do mojego koszyka już wam pokazuję. Ten jest na wsówki. Chyba zastosuję tego. Pasuje to w ten sposób. W ten sposób pasuje. Łatwo wciągnąć, włożyć, łatwo wyciągnąć. Zyk, zyk. Jeszcze będę musiał opatentować tutaj jakiś docisk. W sensie, żeby dociskać go, żeby on nie latał. Ale to już jest sam szczegół. W miarę to wszystko fajnie wkłada się, wyciąga. Bezproblemowo już wam pokazuję ten drugi, tego to jest minus plus, obojętnie jak, tak samo, zyk, fajnie pasuje, łatwo się wkłada i łatwo się wyciąga, zyk. Czyli jak będzie siedzenie ściągnięte, no to powinno być, powinno być fajnie go zamontować i zamontować. Dostęp do śrubek właśnie nie sprawdzałem akurat przy tym akumulatorze Ale też jest w miarę dobry Po prostu, tylko tutaj będzie problem z modułem, no ja nie, nie zmieści się tutaj w oryginalne miejsce montażowe Wypiąłem go i włożyłem go na razie tu Ale to już sam przemyślę inaczej Ale tędy tutaj będzie dobry dostęp do śrubki, tutaj tak samo Więc Więc no nawet, nawet wejdzie tak normalnie No to są akumulatory żelowe. Ten jeden i, i, i ten, ten drugi to są akumulatory, am, akumulatory żelowe, więc nie muszą one idealnie prosto stać. Mogą być po skosie. Nic im tam nie dzieje. Mogą pracować pod różnymi kątami. No i dobra, będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, no w, następnym, w następnym, odcinku, no to już będę robił instalację. Do tego, żeby wszystko wypodpinać, aha, jeszcze pokażę Wam, założę te LEDy z plastikami na szybkości, zaraz i Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Plastiki są założone, już Wam pokazuję te kostki, co tak wystawały, jak wygląda. A wygląda to w ten sposób: mi się wydaje, że to fajnie, tu będą przetrytkowane, albo zrobię takie mocowania na te kostki z jednej strony i z drugiej. Więc y, powinno to w tak w miarę tutaj być. Jakby będę chciał plastiki zamontować ściągnę siedzenie. Tu sobie fajnie to rozkręcę. Zyk zyk zyg, odepnę. No i będzie bezproblemowo łatwy dostęp do kostek. Jakby co. No i akumulator jeszcze wam pokażę. Ten większy najlepiej od razu. O, że jest fajny dostęp do wkładania i wyciągania akumulatora. Jak nie ma tylko siedzenia, nie? O, zyk. To, że tutaj wystaje ten akumulator, to, że ten akumulator tutaj wystaje, tyle to w niczym nie przeszkadza, bo w siedzeniu jest wyżłobienie. Już zaraz idę po siedzenie, zakładam siedzenie, bo plastiki były luźne. więc tak jedną ręką, to tak będzie ciężko to założyć. O, zyk, zyk, i wszystko siadło. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O, wygląda to tak do siedzenia, jeszcze tam trochę jest miejsca nie jest na zero nie jest na zero, jest tam jeszcze trochę miejsca e, źle nie jest, tak Wam szczerze powiem, akumulator się mieści można ten, tą kieszeń delikatnie opuścić ja zrobiłem to w ten sposób, żeby tutaj mieć jeszcze miejsca miejsca jak amortyzator delikatnie, pamiętajcie o tym, że amortyzator delikatnie do tyłu się yy, można tak powiedzieć przesuwa, więc musi tu trochę miejsca mieć no, ja to zrobiłem w ten sposób. Ewentualnie tu jeszcze jakąś gąbeczkę albo coś podkleję tutaj pod siedzenie. No. Będzie bardziej stabilizować mi akumulator, że nie będzie tak latał. No teoretycznie. Nawet nie wiem, czy będzie trzeba wtedy zabezpieczać dodatkowo, jak, jak siedzenie mi zabezpieczy akumulator, ale tak czy inaczej go do, zrobię na jakieś mocowanie na śrubki, jakąś opaskę albo coś dla pewności. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się Wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, no łapeczka w dół. Ewentualnie masz jakieś pytania, pisz na dole w komentarzu pod filmem. No, chcecie ewentualnie w następnym odcinku, że Wam pokazać, jak to lutuje. Jak ktoś by nie wiedział, myślę, wydaje, że to każdy powinien wiedzieć, ale jak ktoś nie wie, też niech napisze na dole w komentarzu pod filmem. To ewentualnie w następnym odcinku zrobię taki krótki filmik instruktażowy, jak ja to tam Polutowałem, żeby to działało, żeby każdy zrozumiał. No to w następnym odcinku, tam wiecie co będzie. Pokażemy te koła, jak zrobić. Pokażę wam, pokażę wam jak te koła zrobić. Prawdopodobnie instalację już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów i się uda to wszystko w jednym odcinku zrobić. No i co więcej, no, ładowanie, nieładowanie, sprawdzimy pewnie. Odpalimy pitbike'a, czy jakieś będzie ładowanie akumulatora. Więc, no to, takie coś się możecie spodziewać w następnym odcinku. Co do, tak jak mówiłem, jeśli ktoś ma jakieś lepszą opcję zasilania kół, a nie tak jak ja tam zamierzam, baterię 9V, też niech pisze na dole w, w, w opisie pod, w komentarzu pod filmem. No to ewentualnie może zmienię jeszcze to rozwiązanie i zastosujemy coś innego. Więc, tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej!